Dzień dobry, bardzo serdecznie witam w piątek 26 lutego na czacie. Jak zwykle zachęcam wszystkich Was do zadawania pytań, na które będę potrafił z przyjemnością odpowiem. Jak zwykle rozpoczynam od podstawowych informacji dotyczących COVID-u. W tej chwili w ciągu ostatniej doby zanotowaliśmy w Szczecinie 113 przypadków nowych zachorowań. Na kwarantannie przebywa ponad 1900 osób. Niestety nie mam informacji na temat, ilu chorych ogólnie w tej chwili jest w Szczecinie. Takie informacje do samorządów nie docierają. Możemy wszyscy korzystać wyłącznie z danych przekazywanych przez rząd na oficjalnych stronach. Jeżeli chodzi o pracę naszych placówek, tutaj teraz kieruję się głównie do rodziców. To jeżeli chodzi o żłobki i przedszkola, pracują w miarę sprawnie, nie mamy całych placówek zamkniętych. Od dziś funkcjonują wszystkie grupy w żłobkach. Do wczoraj jedna z grup była zawieszona. Jeżeli chodzi o szkoły, to mamy przypadki wyłączania tylko i wyłącznie poszczególnych oddziałów w grupach przede wszystkim przedszkolnych. Natomiast nie mamy całych obiektów zamkniętych. Udaje nam się w jakiś sposób nad tą sytuacją dzięki temu panować. Jeżeli chodzi o szczepienia nauczycieli, bo to też ogromna grupa i ważna dla Szczecina, chcę powiedzieć, że około 60% nauczycieli zadeklarowało chęć zaszczepienia. Są one realizowane zgodne z Narodowym Programem Szczepień i oczywiście są uzależnione od dostępności szczepionek. Przypomnę, że nauczyciele szczepieni są co do zasady szczepionką AstraZeneca. Więc w miarę postępu tych dostaw oczywiście będziemy starali się, aby jak największa grupa nauczycieli została zaszczepiona, aby mogli już w sposób bardziej bezpieczny, choć nie w 100% oczywiście, pracować z dziećmi i że szkoły przestaną być tym elementem niestety generującym zakażenia. Dotarła do nas też, jak pewnie wiecie, bardzo smutna informacja. We wtorek zmarł Aleksander Doba. Wielki podróżnik, niesamowita postać, niezwykle otwarty, życzliwy człowiek, zaangażowany i w Policach, i w Szczecinie. Wizytówka naszego regionu, podróżnik roku 2015 roku. Zdaje się, jak dobrze pamiętam, według National Geographic, więc na pewno postać nietuzinkowa. Zmarł na szczycie Kilimandżaro podczas wspinaczki, właściwie po osiągnięciu tego celu, który był jednym z kolejnych jego wielkich wyzwań. Bardzo mu dziękujemy za to, co dla nas zrobił, za ten wspaniały przykład człowieka, który przekraczał każde granice, przekraczał granice niemożliwości. Tym imponował i tym pokazywał, jak wiele jesteśmy w stanie przy determinacji osiągnąć. Chcę w tym miejscu poinformować, oczywiście składając kondolencje jego rodzinie, najbliższym, wszystkim przyjaciołom, związanym z nim osobom, że złożyłem propozycję, aby od przyszłej edycji jedna z nagród, międzynarodowych nagród żeglarskich przyznawanych w Szczecinie, nosiła imię właśnie Aleksandra Doby. Mam nadzieję, że ta propozycja zostanie życzliwie przyjęta przez kapitułę tej nagrody i będziemy mogli taką nagrodę ku pamięci tego zacnego, wspaniałego podróżnika tutaj w Szczecinie przyznawać tym, którzy będą osiągali rzeczywiście wiele i będą w jakiś sposób wzorowali się na tej wybitnej postaci, jaką z całą pewnością był i w naszej pamięci pozostanie Aleksander Doba. Wszystkie bieżące informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.wiadomości.szczecin.eu. Polecam, zachęcam do noszenia maseczek. Przypominam, że nie będzie już można nosić samych przyłbic, czy samych chust, czy szalików. Warto o tym pamiętać, ponieważ te regulacje dotyczące obostrzeń w ostatnim czasie się zmieniły. Tyle tytułem wstępu, a teraz przechodzimy do pytań. Bardzo serdecznie do nich zapraszam. Pan Wojtek pyta, czy różne wysokości opłat za wywóz śmieci są zgodne z obecnym orzecznictwem? Panie Wojciechu, staramy się
zawsze, aby nasze uchwały były zgodne z przepisami. Jak do tej pory z tym problemów nie było, przychodziły odpowiednie kontrole i naszych prawników, i prawników zewnętrznych, więc ten system opłat, który jest w Szczecinie, wydaje się bezpieczny, sprawny, zgodny z przepisami. Oczywiście wiele kwestii można byłoby rozwiązać inaczej, być może lepiej, no ale musimy się poruszać w rozwiązaniach, które są przewidziane w polskim prawie i tak też w Szczecinie zrobiliśmy. Mamy tutaj dwa systemy, jak Państwo pamiętacie, system w budownictwie wielorodzinnym, który zależny jest od zużycia wody i system w budownictwie jednorodzinnym, który jest od gospodarstwa domowego, z małą modyfikacją, że ci, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych, w bliźniakach, w małych budynkach i według normalnych reguł musieliby płacić według tego czynnika, jakim jest gospodarstwo domowe, mogą skorzystać z rozliczenia na bazie zużycia wody. To jest modyfikacja dla osób samotnych, dla rodzin, szczególnie naszych szczecińskich emerytów. Natomiast oczywiście wszystkie te regulacje, które w ostatnich latach były w Polsce wprowadzane odnośnie śmieci, powodowały istotny wzrost tej opłaty. W Szczecinie nie jest to opłata najwyższa. Wiele polskich miast, w tym Warszawa, mają na wyższym poziomie te opłaty. Natomiast system skonstruowany jest tak, aby te opłaty w 100% pokrywały koszty. Jeżeli koszty drastycznie idą w górę, także na skutek zmian przepisów, bo przypomnę, że od jakiegoś czasu wchodziły nowe frakcje, były nowe rozwiązania wymagane na nas, to musieliśmy się do tego dostosowywać. Dziś system jest przecież spójny, opłaty pokrywają koszty, natomiast mamy wiele rozwiązań, jak choćby ekoporty, które są takim ewenementem w Polsce, gdzie mocno rozpowszechnione w naszym mieście stanowią bardzo ważny element selektywnej zbiórki odpadów. Ale nie jest to proste, chcę powiedzieć, że polskie przepisy wyprzedziły rzeczywistość, nie były do końca może zawsze przemyślane i stąd wiele samorządów boryka się z poważnymi problemami w zakresie i kosztów, i całego systemu odbioru odpadów. U nas ten proces jest zorganizowany, myślę, na bardzo dobrym poziomie. Możemy być wzorem dla innych polskich miast, ponieważ staraliśmy się bardzo racjonalnie do nich podchodzić na każdym etapie i też podejmowaliśmy racjonalne decyzje inwestycyjne, jak choćby budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów. Tyle takiego, może trochę przy długiej odpowiedzi na ten temat, ale myślę, że warto o tym wszystkim pamiętać. Pan Krzysztof pyta, czy po remoncie na Niebuszewie pętla Kołłątaje będzie zlikwidowana? Jeśli nie, to czy coś w końcu można z nią zrobić, bo wygląda to tragicznie. Panie Krzysztofie, nie będzie likwidowana pętla na Niebuszewie, natomiast nastąpią pewne modyfikacje w komunikacji autobusowej i oczywiście w kolejnym etapie będziemy również dokonywali modernizacji tej pętli. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego jednocześnie, są to pewne etapy naszych działań i również o tym miejscu myślimy, ponieważ jest ważny w systemie przesiadkowym właśnie z autobusów do komunikacji tramwajowej naszego miasta. Pani Bea. Kiedy będzie normalna obsługa klienta w Urzędzie Miasta? Nie pracują tylko urzędy i instytucje państwowe za pieniądze podatnika. Wszyscy inni normalnie chodzą do pracy. Chcę powiedzieć, że te rozwiązania wynikają po pierwsze z przepisów i mamy pewne regulacje dotyczące obsługi w urzędzie. Oczywiście wszystkich przepraszam za te trudności i niedogodności, ale na dzień dzisiejszy niczego innego tutaj zorganizować nie możemy. Oczywiście ja jestem zdania, że ta grupa osób, które obsługują bezpośrednio mieszkańców, powinna być także zaszczepiona w ramach grupy z nauczycielami, ponieważ no to by nam usprawniło z całą pewnością obsługę. Moglibyśmy wtedy, te przepisy zapewne byłyby wtedy zmodyfikowane i moglibyśmy więcej osób wpuścić do sali obsługi, która tutaj funkcjonuje. No niestety na razie na nic takiego się nie zanosi, a zatem nie spodziewałbym się prędkich zmian w tej materii. Oczywiście lepsza pogoda będzie też oznaczała trochę lepsze warunki tutaj oczekiwania. Mamy namiot, który stanowi taką małą poczekalnię, no ale niestety tych reguł zmienić nie możemy, natomiast staramy się wszystkie sprawy na bieżąco załatwiać i wszyscy tutaj pracują na maksymalnych obrotach. Więc jeszcze raz za trudności przepraszam.
Natomiast dopóki nie zaszczepimy tej grupy urzędników i regulacje się nie zmienią, no to niestety trzeba liczyć się z ograniczonym dostępem do obsługi takiej bezpośredniej. Pan Jacek. Panie Prezydencie, dlaczego rozwój miasta nie idzie w zgodzie z duchem projektu Floating Garden i poświęca się kolejne zielone miejsca pod zabudowę? Mam na myśli skarpę przy ulicy Dworcowej. Komentarze pod postem na profilu w Szczecinie widać, jak wiele jest przeciwnych osób tej koncepcji. Panie Jacku, staramy się dbać o zieleń oczywiście w całym mieście. Myślę, że Szczecin akurat tych miejsc ma sporo. Dyskusja na temat skarpy przydworcowej trwała bardzo, bardzo długo i była wielowątkowa. Tam została przyjęta koncepcja zabudowy historycznej. Zabudowa historyczna oznacza, że w tym miejscu pojawia się obiekt, który jest w parametrach takiego obiektu, który znajdował się tam w okresie przedwojennym. To jest stare miasto, ono rządzi się swoimi prawami i tutaj też jest nadzór konserwatorski w tej materii i tutaj te decyzje i te rozstrzygnięcia w planie były konsultowane bardzo, bardzo szeroko z osobami odpowiedzialnymi właśnie za wizerunek tej części Szczecina. W okolicy mamy tereny zielone, chcemy dokonać ich waloryzacji, chcemy dokonać modernizacji, tak aby służyły mieszkańcom naszego miasta, no ale musimy też zadbać właśnie o dobrą architekturę, żeby ta część historyczna Szczecina wyglądała według zamysłu tych, którzy ją kiedyś wcześniej projektowali. Więc myślę, że dyskutować oczywiście można na wiele tematów, natomiast te kwestie w planie zostały rozstrzygnięte, natomiast proszę mi wierzyć, że i Plac Batorego, i Plac Tobrucki to są te elementy, które będziemy chcieli rewitalizować, będziemy chcieli poddawać poprawie takiej jakości, żeby rzeczywiście ta zieleń tam eksponowana służyła mieszkańcom Szczecina. Pan Andrzej. Jak tam sytuacja z budową SKM-ki? Jaki jest maksymalny czas opóźnienia, po którym zostanie rozwiązana umowa z firmą, tak jak z Energopolem w przypadku budowy węzła Kijewo, gdyż jednak około 10 miesięcy opóźnienia to dużo? Panie Andrzeju, jeżeli chodzi o SKM-kę, to największym problemem są oczywiście torowiska i umowy, które łączą PKP z ich wykonawcami. My oczywiście odpowiadamy w tym projekcie za część zadań związanych z tą infrastrukturą towarzyszącą, a więc dojścia, a więc częściowo parkingi, stanowiska dla rowerów i oczywiście mamy też swoje duże węzły, choćby węzeł Łękno, który jest jednym z elementów SKM-ki, czy nasz końcowy przystanek, pętla w Podjuchach. Natomiast nasze prace postępują systematycznie, choć nie bez kłopotów. Zakładamy, że na dziś realny termin realizacji tej inwestycji to jest połowa 2023 roku. No i oczywiście najwięcej zależy to, jak powiedziałem, od PKP, od ich wykonawców, od tego, czy te tory będą przygotowane. Obserwujemy, przyglądamy się temu procesowi, piszemy odpowiednie pisma. Mamy nadzieję, że w końcu ktoś tam z pułapu Warszawy przypilnuje tego tematu na tyle, abyśmy tych środków finansowych z Unii, które są przewidziane na SKM-kę, nie stracili, aby ta inwestycja służyła Szczecinowi, służyła Policom, naszym sąsiadom, bo to jest ważny element w tym kroku do budowania lepszej komunikacji publicznej już nie tylko w Szczecinie, ale w całym obszarze metropolitalnym. Pani Dorota. Lokale ze wspólnym korytarzem i łazienką w XXI wieku. Mieszkam w takim, płacę 800 zł. Współlokatorzy mieszkają bez umowy. Część lokali jest zadłużona, często imprezują. Co ja mogę w takim wypadku zrobić? Zbilk nic nie robi. Jedno duże mieszkanie podzielone na dwa. Jedni płacą, drudzy mają gdzieś. Może Pan, Panie Prezydencie, pomoże. Pani Doroto, proszę o konkretnego maila, ewentualnie o kontakt już bezpośredni, przyjrzymy się Pani sytuacji. Rzeczywiście jest taka procedura, że w lokalach wspólnych staramy się doprowadzić do sytuacji, w której je rozgęszczamy, czyli jednej z rodzin proponujemy lokal zamienny, po to, żeby właśnie nie było takich sytuacji, że jest wspólna łazienka, wspólna kochnia, wspólne korytarze w jednym lokalu. Kiedyś była to norma w centrum Szczecina, dziś od tego
bardzo mocno odchodzimy i większość takich przypadków już została w Szczecinie zlikwidowana, więc ta sytuacja się poprawia. Ale w Pani konkretnym przypadku musimy poznać szczegóły i spróbujemy zastosować jakieś rozwiązanie, które będzie Panią satysfakcjonowało, dlatego że ta sytuacja rzeczywiście jest nienormalna, natomiast no niestety zdarzają się też lokatorzy, którzy nie wykonują swoich obowiązków, nie tylko wobec miasta, ale także są uciążliwi dla sąsiadów, więc pochylimy się, proszę o kontakt, postaram się Pani pomóc. Pan Tomasz. Kiedy zostanie ukończona przebudowa węzła komunikacyjnego w Podjuchach? No z tego co wiem, nastąpi to w tym roku, natomiast szczegółowo spróbujemy Panu odpisać, ponieważ nie pamiętam dokładnej daty. Jest tyle inwestycji w Szczecinie w tej chwili realizowanych, że trudno wszystkie sytuacje pamiętać, ale temat akurat tej pętli idzie w dobrym kierunku. Pani Monika, dzień dobry. Dlaczego nie ma dyżurów w żłobkach zastępczych ani macierzystych? Dlaczego została podjęta taka decyzja? To dla rodziców duży problem, większy niż liczba zachorowań na COVID. Pani Moniko, nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie, dlatego postaramy się z Panią skontaktować bezpośrednio, indywidualnie i wyjaśnimy, z jakim Pani problem się boryka, ponieważ te tematy są w mojej ocenie pomieszane, więc rozstrzygniemy to indywidualnie. Nie chcę tutaj Państwu w różnych aspektach tej sprawy omawiać. Pan Mateusz, Panie Prezydencie, ostatnio jako mieszkańcy zauważamy wzmożoną wycinkę drzew na terenie Szczecina. W jaki sposób miasto chce dalej być zielone, tak jak do tej pory? Panie Mateuszu, też się tym martwię i staram się kontrolować tę sytuację. Niestety niektóre sytuacje wymykają się spod kontroli, też nie zawsze są to decyzje ze strony Urzędu Miasta. Tutaj też część decyzji podejmuje Urząd Marszałkowski. I choćby taki przykład właśnie z Rejmonta ostatnio, który wynikał z obaw Pani Dyrektor o bezpieczeństwo. Przypomnę, że były takie sytuacje również w jednej z placówek oświatowych w Polsce, w jednym z parków w Warszawie, gdzie drzewa, które no, były w jakiś sposób zagrożone, miały swoje awarie, spadły gdzieś gałęzie, stała się komuś krzywda, więc chcemy tego unikać. Oczywiście za to odpowiedzialność ponoszą administratorzy terenów, a zatem oni też zgłaszają wnioski do odpowiednich organów i te decyzje zapadają. Część wycinek jest związana z inwestycjami, a więc niestety, jeżeli dokonujemy przebudowy niektórych ulic, to aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na utrzymanie niektórych drzew. Zawsze jednak jest tak, że w przypadku wycinki mamy nasadzenia kompensacyjne i takie są realizowane w Szczecinie i będziemy też pokazywali te nasadzenia, będziemy też o nich mówili, też będziemy zachęcali do wspólnego poszukiwania miejsc, gdzie takie nasadzenia dodatkowe nawet mogą się w Szczecinie pojawić, żeby ten bilans terenów zielonych, atrakcyjnych, no jednak w Szczecinie się nie pogarszał, żeby nie było takiej obawy, o której mówi tutaj Pan przed chwilą, że jest taka sytuacja i takie wrażenie, że ta wycinka no, demoluje nasz system. Ona niestety w niektórych miejscach no, powoduje sytuację, gdzie czujemy pewną pustkę, natomiast niestety bez tego nie przeprowadzimy pewnych działań remontowych, więc musimy wyważać zawsze, co chcemy osiągnąć i też starać się rekompensować tą zieleń w inny sposób, tak żeby my jako mieszkańcy, aby ten koszt środowiskowy nie był zbyt wysoki. Pan Daniel, ja też zapytam, co dalej z trasą północną, bo coraz więcej TBS-ów, domów, deweloperów się tutaj buduje, a przepustowość drogi coraz słabsza. Panie Danielu, trasa północna jest zaprojektowana, natomiast czeka na swoje finansowanie. W tej perspektywie unijnej się nam nie udało. Liczymy na to, że jako trasa dojazdowa do przeprawy tunelowej po Lice Święte znajdzie swoje finansowanie w kolejnej perspektywie. I to jest nasze wielkie wyzwanie i to jest najważniejszy projekt na najbliższe lata. Przypomnę, że ostatnio minister transportu deklarował tutaj start budowy tunelu i całego obejścia zachodniego miasta Szczecina. No, trzymamy za słowo, do końca czerwca powinien być ogłoszony przetarg, zobaczymy, czy tak się stanie.
Jeśli tak, to rzeczywiście budowa trasy północnej no, stanie się już takim tematem pilnym i wtedy będziemy też zabiegali o to, aby w ramach choćby inwestycji zintegrowanych, inwestycji terytorialnych wokół Szczecina razem z naszymi sąsiadami, bo to będzie też współpraca z Policami tutaj, abyśmy mogli tą drogę zbudować i aby była to nie tylko trasa do Polic, ale także trasa do tunelu, abyśmy mogli łatwo od północy również wyjechać ze Szczecina w kierunku na Gdańsk i Świnoujście. Pani Hanna, witam. Cały Szczecin rozkopany, przejazd jest masakryczny. Kiedy to się wszystko skończy? Pani Hanno, niestety informacja zła jest taka, że miasto w zasadzie cały czas jest przebudowywane i gdy kończymy jedno zadanie, rozpoczynamy następne, więc zawsze trzeba się liczyć niestety z trudnościami. Te się rzeczywiście w ostatnim czasie spiętrzyły. Spiętrzyły się dlatego, że mamy finansowania unijne. Sposób przyznawania tych środków w perspektywie 7 lat jest taki, że one dość długo podlegają ocenie. Dość długo też są budżety negocjowane. Przypomnę, że jesteśmy w następnej perspektywie, a budżety jeszcze nie są domknięte do końca i tak naprawdę my jako wykonawcy pewnych zadań jeszcze nie wiemy, które będziemy mogli z tych środków realizować. Więc to powoduje, że niestety ta kumulacja następuje i tak się stało w Szczecinie. Mamy projekty tramwajowe, mamy projekty drogowe. Natomiast co jest ważne, no w tym roku, bo tyle o tle, natomiast to, co Panią interesuje szczególnie, to pewnie to, kiedy się kończą konkretne zadania. Więc chcę powiedzieć, że w połowie roku będą się kończyły zadania związane z podjuchami. W tym roku także będziemy kończyli węzeł Łękno, więc te zadania głębokie tak samo, więc te zadania będą w mojej ocenie dawały już pewien oddech w poruszaniu się po tych głównych drogach. Natomiast oczywiście kluczowe zadanie Szczecina, takie bardzo męczące dla mieszkańców, to jest przebudowa torowiska od Niebuszewa do Kaskady, więc to jest wielkie zadanie, które będzie etapami realizowane, już jest realizowane i będzie niosło określone problemy. Ta operacja potrwa no, znacznie ponad rok, więc blisko 2 lata, więc musimy się z tym w jakiś sposób oswoić i próbować poruszać po mieście mimo tych trudności. Także jeszcze przed nami Wojska Polskiego na odcinku od Kościoła Garnizonowego do Placu Szarych Szeregów, więc no i oczywiście przebudowa ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich, więc to są te kluczowe zadania, które jeszcze przed nami, natomiast te pierwsze będą już powoli się kończyły, a więc głębokie, a więc Łękno, a więc podjuchy i to już będzie pewien oddech. Pan Paweł, czy można liczyć na wyłączenie świateł ulicy Matejki Małopolska na czas remontu torowi z celem poprawienia przepustowości wjazdu z trasy zamkowej do centrum? Zauważyłem, Panie Pawle, tę sytuację, już dałem znak swoim służbom, aby przyjrzały się temu, jak można temu zaradzić. Rzeczywiście tam się tworzy właściwie przez cały dzień korek i niestety być może jakieś rozwiązanie znajdziemy, także dziękuję za ten sygnał, ale już sam go dwukrotnie w ostatnich dniach doświadczyłem, że traci się tam paręnaście czasem minut, żeby wjechać do ścisłego centrum miasta. Pan Michał, Panie Prezydencie, dwa krótkie pytania. Kiedy będzie możliwy przejazd samochodem ulicą Szafera? I drugie pytanie, czy po zakończeniu przebudowy rozpocznie się dalszy etap, czyli budowa przedłużenia Szafera do ulicy Sosnowskiego? Panie Michale, jak Pan zapewne widzi, ten rok to będzie koniec inwestycji na Szafera, tej, która w tej chwili jest realizowana. Natomiast dalsza budowa, kolejny odcinek, on jest zaprojektowany, natomiast niestety nie mamy na to jeszcze środków i też będziemy aplikowali w nowej perspektywie o to, aby to zadanie zrealizować. Więc myślimy o nim, jest to obok trasy północnej drugi najważniejszy projekt do tej nowej perspektywy unijnej. Więc pierwszy ten odcinek już w tym roku, natomiast reszta, no będziemy się starali, aby jak najszybciej, bo to jest ważny element takiego bypassu łączącego właściwie drogi dwupasmowe tutaj
przez fragment Szczecina i dając też możliwość przejechania w kierunku Polic, więc na pewno będziemy o to dbali. Pani Marta Szuster, w związku z wnioskiem powołania Rady Kobiet przy Prezydencie, proszę o wskazanie stopnia realizacji tematu. Jako koordynatorka Strajku Kobiet proszę też o zajęcie stanowiska w tej jakże ważnej sprawie. Pani Marto, jak Pani wie, podjęliśmy decyzję o tym, aby w Szczecinie powstało stanowisko pełnomocnika do spraw równego traktowania i Pani profesor Beata Bugajska, która będzie się zajmowała tą problematyką, będzie się starała we wszystkich aspektach zadbać o eliminowanie tych sytuacji, które wiążą się z dyskryminacją. Natomiast jeżeli chodzi o taką radę, to był to wniosek skierowany do mnie, ale ustnie, tylko przez członków Klubu Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Umówiliśmy się, że sprecyzują swoje oczekiwania w tym zakresie. Do tej pory takie sprecyzowanie oczekiwań do mnie nie wpłynęło, zatem te prace są tylko i wyłącznie na etapie dyskusji, czy właściwie sygnału zgłoszonego do mnie. Więc jeżeli doprecyzują radni, chętni, aby coś takiego powstało, to oczywiście ja się nad tym pochylę, przedyskutujemy sobie to wtedy i podejmiemy decyzję. Na dzisiaj, dopóki to nie nastąpi, ponieważ nie była to moja inicjatywa, więc chcę dać wnioskodawcom szansę, żeby się do tego dobrze przygotowali. Pani Hanna, a kiedy miasto zajmie się sprzątaniem Szczecina, tonie w niesamowitym brudzie. Miasto nic nie robi, liście jeszcze leżą z tamtego roku. Pani Hanno, oczywiście idzie wiosna, więc służby również wyjdą na ulicę. W ostatnim czasie tych prac związanych ze sprzątaniem było mniej z uwagi na to, że leżał śnieg, a więc było to utrudnione, ale z całą pewnością będziemy poprawiali ten wizerunek również przez pracę naszych ekip, które już powoli ruszają na miasto. Sam widziałem już pewne prace wykonywane, więc mam nadzieję, że w ciągu paru tygodni pojawi się ten lepszy wizerunek i Szczecin też się trochę zazieleni, więc dzięki temu na pewno będzie się po ulicach poruszało bardziej przyjemnie. Pan Sebastian, czy będą kolejne odcinki, jak to robimy w Szczecinie? Dziękuję Panie Sebastianie za to pytanie. Oczywiście przygotujemy się do tego za chwilę i z przyjemnością takie krótkie filmy będziemy tutaj robili. Też oczekuję na Państwa sugestie w tym zakresie, czego byście oczekiwali, co chcielibyście zobaczyć. Ja też mam swoje pomysły, więc plan przynajmniej na 3 kolejne filmy już mam, więc teraz na wiosnę będzie dobry czas, żeby do tego tematu wrócić. Pan Krzysztof. Panie Prezydencie, czy to nie wstyd, że w tak dużym mieście nie ma nocnej pomocy weterynaryjnej? Czy nie można podpisać umowy z prywatnym gabinetem na dyżurowanie? Plan utworzenia za 2 lata nowego schronisku to za późno. Panie Krzysztofie, ten temat był wielokrotnie tutaj już poruszany w mieście i zgłaszany. Szczerze mówiąc, wśród lekarzy, weterynarii brakuje chętnych do takich stałych dyżurów, gdyż trudno, żeby prowadziła to jedna osoba, jeden gabinet. My oczywiście poszukiwaliśmy takich rozwiązań, ale nie było na to za bardzo chętnych. Więc oczywiście planujemy takie rozwiązanie przy nowym schronisku. Mam nadzieję, że uda się tam to stworzyć i wtedy zaprosimy do współpracy iluś osób na bazie naszego zaplecza. Na dzisiaj musielibyśmy mieć umowy z pojedynczymi gabinetami w różnych częściach miasta i byłoby to szalenie trudne logistycznie, żeby ustalić kto w którym dniu, więc tak naprawdę jest to bardzo trudne do wykonania, bo powinno być to jedno miejsce w Szczecinie, natomiast nie ma po prostu chętnych lekarzy weterynarii, którzy chcieliby dyżurować każdej nocy, więc musi to robić grupa, a grupa może to robić w oparciu o dobrze przygotowany gabinet należący do miasta. I tak będzie właśnie w tym nowym schronisku. Natomiast na dzisiaj po prostu ten temat czeka. Wiem, że jest w tym kłopot, sam jestem właścicielem czworonoga, więc i też mi się zdarzały takie sytuacje, przynajmniej jedna, gdzie miałem kłopot z pomocą i pomógł mi nie weterynarz, ale lekarz
zupełnie innej specjalności, więc no, wiem, że to się zdarza, to jest potrzebne, ale na dzisiaj tego problemu niestety w oparciu o obecną infrastrukturę nie rozwiążemy. Pan Mariusz, witam. Czy są plany dotyczące remontu ulicy Modrej łączącej Szczecin z Bezrzeczem? Oczywiście, że są, natomiast czekamy na tutaj zakończenie tej przebudowy, która jest w tej chwili realizowana przez szafera, i na zakończenie węzła Głębokie, ponieważ wtedy będziemy mogli dać szansę mieszkańcom gminy Dobra, aby mogli sprawniej wjeżdżać, nie muszę, nie do końca sprawnie, ale sprawniej wjeżdżać do Szczecina, po prostu realizując te zadania finansowane ze środków unijnych, one miały priorytet, natomiast to zadanie nie jest objęte dofinansowaniem, więc w tej kolejce po prostu zostało odłożone, nawet nie z uwagi na brak środków finansowych, ale z uwagi na to, żeby po prostu nie zamknąć wszystkich dróg wyjazdowych od strony gminy Dobra do Szczecina. Bardzo wszystkim dziękuję za te pytania. Na pozostałe, na które nie odpowiedziałem, postaramy się odpowiedzieć w komentarzach. Jestem oczywiście do Waszej dyspozycji na Facebooku, więc na co dzień ten kontakt jest również możliwy. W tych indywidualnych sprawach, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, zapraszam do kontaktu, postaramy się pomóc. Życzę wszystkim udanego weekendu i do zobaczenia na kolejnym czacie.